Program budowy dróg krajowych do 2030 roku nie zakłada modernizacji drogi krajowej nr 8 na odcinku Augustów-Białystok do standardów ekspresówki, o którą wielokrotnie apelowali samorządowcy i przedsiębiorcy z regionu. My, jako miasto Suwałki, Suwalszczyzna, będziemy mieli trasę szybkiego ruchu, czyli Via Baltica do Warszawy. I później, jadąc tą trasą, skręcimy w Ełku, czy tam za Ełkiem, na Białystok. Przez Knyszyn dojedziemy do Białegostoku. To jest o ponad 30 km dalej. Wydłuży nam się droga. To nie jedyny racjonalny argument za zmianą koncepcji. Wydłużenie drogi wbrew zapowiedziom nie skróci czasu przejazdu. Zwiększy natomiast emisję spalin. Dostępność komunikacyjna miasta i okolicznych powiatów nie poprawi się. Proponowana w rządowym projekcie droga wymaga istotnej ingerencji w przyrodniczo cenne tereny Doliny Biebrzy, otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz tereny objęte Naturą 2000. Ekolodzy mocno już przedstawili swoje argumenty, że to jest najgorszy wariant przejścia przez Biebrzę. I zapadła decyzja, że będzie wariant taki alternatywny, po ósemce przejście przez Biebrzę w okolicach Sztabina. I nam to bardzo pasowało. Sądziliśmy, że zapoznamy się z tą nową analizą rozszerzoną, z tym dotyczącą tego wariantu alternatywnego i później zapadnie stosowna decyzja. A tu okazuje się, że w tym rządowym programie budowy dróg i już ktoś zadecydował, że absolutnie tu możemy sobie przygotowywać kolejne analizy, a tamta droga jest już zatwierdzona i finansowanie ma i tak dalej. Suwalski samorząd i pozostałe środowiska skupione wokół alternatywnego wariantu nie zamierzają jednak ustać w staraniach o zmianę koncepcji. Jest jednak pewien problem. Nikt nie chce wysłuchać naszych parlamentarzystów. Przecież zespół parlamentarny Podlaski wystosował swój dezyderat, apel do premiera, do ministra infrastruktury, pana Adamczyka w marcu. I mało tego, na czele tego zespołu, przypominam, stoi poseł Jarosław Zieliński. Mało tego, oni nawet nie uzyskali odpowiedzi od własnego rządu. Jedynym sposobem dotarcia do rządu jest teraz udział w niedawno ogłoszonych konsultacjach społecznych, które potrwają do 17 września. My będziemy składali uwagi mówiące, że trzeba dopisać do tej treści budowę, modernizację drogi właśnie tej do Białegostoku przez Augustów. W kategorii drogi ekspresowej bądź tej szybkiego ruchu GP dwujezdniowej. I oczywiście mamy taki plan, że ten zapis do tych uwag upublicznimy tutaj jako miasto i zachęcimy różne organizacje, przedsiębiorców i mieszkańców do składania na tym formularzu swoich uwag do 17 września, po to, żeby tych głosów było jak najwięcej. Zgodnie z regulaminem ogłoszonych konsultacji, formularz nie może być podpisany przez grupę osób. Pod uwagę będą brane wyłącznie indywidualne głosy. Trzeba walczyć, bo to będzie największa przegrana tego tutaj subregionu w sytuacji, kiedy ta trasa nie zostanie zmodernizowana. Na 26. miejscu znalazły się Suwałki w tak zwanym rankingu zamożności. Pełna lista zawiera 48 polskich miast grodzkich, a badany okres to rok 2020. Biorąc pod uwagę dochody miejskie przeliczane na głowę mieszkańca, Suwałki spadły w porównaniu z 2019 rokiem aż o 9 miejsc. Mnie to nie zaskakuje, bo wcześniej wspólnota przedstawiła inny ranking w czerwcu, gdzie my niestety znaleźliśmy się na podium, na trzecim miejscu. Wśród miast, które straciły najwięcej w ubiegłym roku dochodów własnych. No niestety ten ranking pokazuje to, że ten COVID, ta pandemia nie była obojętna tutaj dla Suwałk. Straciliśmy niemal 3,5 miliona złotych dochodu z udziałów PIT i CIT. Kolejne 3 300 tysięcy złotych kasa miejska straciła z dochodów generowanych przez obiekty sportowe, takie jak akwapark czy arena, wylicza prezydent, dodając, że znacząco spadły również dochody pochodzące z Unii Europejskiej. W sumie straciliśmy 25 milionów dochodów własnych.
Troszeczkę jeszcze jesteśmy lepsi od Wąży. W zasadzie poziom Białegostoku, per capita mówię o dochodach przypadających na mieszkańca, zachowujemy. Niby nie jest tak źle. Myślę, że za ten rok, jak przeanalizowałem ostatnio wpływy za pierwsze 7 miesięcy tego roku, nie jest tak źle. Nie jest tak źle i myślę, że poprawimy tą lokatę. Większy niepokój w ocenie prezydenta miasta Suwałk budzą znane zaledwie fragmentarycznie założenia Polskiego Ładu. Martwi mnie kwestia Polskiego Ładu i tego, że my naprawdę nie wiemy, jakie będą rozwiązania. Mówi się o nich dużo w mediach, przedstawiciele rządu mówią o tych rozwiązaniach, natomiast nikt nie widział projektów ustaw. A wiadomo, że dopiero jak jest konkretny zapis, to możemy obliczyć skutki właśnie tych rozwiązań. Są nawet liczniki takie, które mówią, ile stracimy na Polskim Ładzie jako samorząd. Wśród przykładów wymienia się m.in. zwolnienie z PIT osób zarabiających poniżej 30 tysięcy złotych rocznie, których w Suwałkach jest znaczna ilość. Udział w PIT-cie wynoszący prawie 50%, czyli połowa z tego od każdego podatnika tego podatku osobistego trafia do kasy miejskiej. To ta dziura budżetowa może z tego tytułu naprawdę być bardzo duża. Trudno tutaj szacować, ale Związek Miast Polskich opracował taki algorytm, gdzie już liczy skutki właśnie negatywne dla samorządu. No one w skali roku wynosiły ponad 2 miliony złotych dla Suwałk. Z rządowego algorytmu wynika natomiast, że takie miasto jak Suwałki ma zyskać. Ale wciąż wielką niewiadomą pozostają jasne i obiektywne mechanizmy rekompensujące ubytek. Jesteśmy na zakręcie jako samorządy. Widzimy, że coraz więcej decyzji dotyczące lokalnych wspólnot i samorządów zapada gdzieś tam w województwie, w Warszawie. Coraz mniejszy wpływ mamy na to, co się dzieje, a w szczególności na środki finansowe. Ja to określam, że idziemy w kierunku ubezwłasnowolnienia finansowego samorządu. Ale może ten pesymizm mój nie jest uzasadniony. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.